No, witam Was serdecznie. Moi drodzy, niedawno słyszeliśmy w Radio 1 Polska wypowiedź pana ministra Ardanowskiego na temat bezpieczeństwa żywnościowego, na temat bezpieczeństwa rolników i bezpieczeństwa rezerw żywnościowych. O, proszę Państwa, większego absurdu jak wypowiedzi ministra Ardanowskiego dotyczącej bezpieczeństwa żywności nie słyszałem, ale no dobrze, panie ministrze, że mamy początek wiosny i będą nowaliki, więc moi drodzy państwo, żywności nie zabraknie. Jest taka mleczarnia jak Bielmek, Mlekowita. I całe te wszystkie, proszę Państwa, mleczarnie mają linię, proszę Państwa, do proszkowania mleka, lecz niestety pobudowane zostały znacznie większej możliwości przerobowej, aniżeli możliwość dostarczenia surowca. Więc, panie ministrze, nic dziwnego, to co pan mówi, że jesteśmy przygotowani, siły przerobowe są, tylko surowca nie ma. Nie ma mleka po prostu, bo nie ma krów, bo nie ma opłacalności dla polskich rolników. Bo pan minister w sytuacji, proszę państwa, wypowiedzi swojej odniósł się do kwestii drastycznego podnoszenia cen, a jednocześnie zaniżania cen w skupach dla rolników. No, panie ministrze rolnictwa, z pełnym szacunkiem, ale panu się chyba dachówka oberwała pod strychę. Pan naprawdę nie wie, co pan mówi. Od przeszło, proszę państwa, 1,5 roku narodowa polityka rolna w suwerenności żywnościowej państwa polskiego była jak gdyby odzwierciedleniem tego, co mówi pan minister Ardanowski, ale chyba nie za bardzo rozumiał, o czym w tej narodowej polityce suwerenności żywnościowej napisał Krzysztof Tuwiński. O, Krzysztof Tuwiński jest autorem, proszę państwa, tej narodowej polityki rolnej. W tej narodowej polityce rolnej Krzysztof Tuwiński napisał o cenach rekomendowanych. Pan minister nazywa to ceny referencyjne dla rolników, ale jak zwał, tak zwał. Panie ministrze Ardanowski, powstaje pytanie, jedno z podstawowych pytań, gdzie są ceny te referencyjne, ceny rekomendowane dla polskich rolników? Gdzie są te ceny minimalne, które powinien polski rolnik dostać? Gdzie jest, proszę państwa, podatek progresywny na markety, który by stabilizował cenę, a jednocześnie markety wziął za mordę, proszę państwa, dla polskiego konsumenta. Ja nie chcę być złą wróżką, ale już na dzień dzisiejszy mogę wam powiedzieć, że jak się bardziej ten cały koronawirus u nas rozprzestrzeni, a się rozprzestrzeni, proszę państwa, przy takim głównym inspektorze sanitarnym, panu ministrze zdrowia, to bądźcie pewni państwo, że w sklepach półeczki zostaną tak wyczyszczone, że lepiej niż w Londynie, proszę państwa, niż w innych krajach to nastąpiło. Najbardziej nurtującą sprawą jest to, proszę państwa, że zgodnie z dyrektywą unijną dotyczącą stanu rezerw bezpieczeństwa żywności, każde z państw powinno mieć rezerwy bezpieczeństwa żywności na określony czas. To jest minimum 30 dni. Proszę państwa, w tym powinny być rezerwy paliwowe, rezerwy energetyczne, etc., etc., ale najważniejsza jest żywność. Od przeszło, proszę państwa, 12 lat, to jeszcze za rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u, rozkradziono za PSL-u i Platformy
w granicach około 64 miliardów złotych. Oto mniej więcej z budżetu krajowego przeznaczono 8 miliardów na tworzenie rezerw bezpieczeństwa żywności. To są i tak bardzo małe pieniądze w stosunku do tego, jaką mamy liczebność społeczną, proszę Państwa, i zapotrzebowanie na rezerwy bezpieczeństwa żywnościowego. Ja Wam gwarantuję, że tych rezerw nie ma. To, co Pan Minister tam mówi, że mamy 5 milionów ton pszenicy, Panie Ministrze Ardanowski, z pełnym szacunkiem, ale niech Pan powie, jakie są powierzchnie magazynowe w ramach tego spółki Skarbu Państwa, Elewaru, jakie zboże tam się znajduje, czy aby nie z Ukrainy. Niech Pan powie, dlaczego Pan mówi następujące wypowiedzi. Pan mówi, że jesteśmy w dobrej kondycji, zimy nie było, krowy nie potrzebowały tyle paszy, tylko zapomniał Pan, że w zeszłym roku mieliśmy suszę, 2 lata temu mieliśmy suszę, że jest problem z paszą dla zwierząt. Tak wygląda rzeczywistość, że rolnicy całymi stadami wysprzedają zwierzęta, że liczba zwierząt zarejestrowanych w IRZ, w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, maleje, że cena dla skupie, proszę Państwa, dla rolnika to grosze, rolnicy mają pracować za grosze. Pakiet tarcza, proszę Państwa, wprowadzony przez pana Mateusza Morawieckiego przy współudziale, proszę Państwa, rządu, do którego należy pan Jan Krzysztof Ardanowski, minister rolnictwa, nie obejmuje polskich rolników. Polski rolnik, proszę Państwa, nie może odroczyć sobie terminu płatności rat. Polski rolnik nie może sobie odroczyć terminu KRUS-u. Polski rolnik nie może odroczyć płatności wobec Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa z tytułu czynszu. Polski rolnik nie może odroczyć terminu zapłaty, proszę Państwa, raty za zakupione ziemię w układzie ratalnym, ponieważ tarcza, proszę Państwa, nie wiem jak już to zwał, antyrakietowa Morawieckiego, ekonomiczna, nie obejmuje polskich rolników, proszę Państwa. Jak to jest w państwie, jak to jest w tej całej ekonomii, proszę Państwa, dotyczącej funkcjonowania podaży nad popytem, że polski rolnik dostaje 7-6 zł za kilogram wołowiny, a Państwo macie tą wołowinę po 70, po 80 zł w sklepie. I to taką średnią wartościową. Jak to jest, że polska zdrowa wołowina, która ma walory zdrowotne, a wręcz i kulinarne, od polskiego rolnika jest kupowana po 7 zł, wyjeżdża do Włoch. A polski konsument kupuje kurczaka za 30 zł nafaszerowanego, proszę Państwa, chemią, nafaszerowanego antybiotykami, nafaszerowanego soją z glifosatem i rozchorowuje się na raka. Czy Państwo to rozumiecie? Bo ja nie jestem w stanie już tego pojąć. Jacy idioci, proszę Państwa, w tym polskim parlamencie zarządzają sytuacją zdrowotną polskiego społeczeństwa, gospodarką ekonomiczną, rolnictwem i tym wszystkim, co ma miejsce. Ja się zastanawiam, czy nasz naród jest normalny, proszę Państwa, widząc, co się dzieje, dalej tolerując taki stan rzeczy, jaki mamy. A przecież, proszę Państwa, jeśli minister konstytucyjny minister rolnictwa mówi, że rolnik objęty kwarantanną ma prawo pracować w swoim gospodarstwie rolnym, ma prawo, zaznaczam, ma prawo w swoim gospodarstwie, a miejscem kwarantanny nie jest jego dom, a całe gospodarstwo rolne, to ja panu, panie ministrze rolnictwa, zadam proste pytanie. Mam ziemię na jednym końcu Jeleniej Góry i mam ziemię w Mysłakowicach. To jest odcinek około 12 do 14 kilometrów. To skoro moje gospodarstwo rolne jest miejscem mojej kwarantanny, to
To niech mi pan wyjaśni. Policjant będzie jeździł za mną i będzie mnie szukał i kontrolował, czy jestem w miejscu kwarantanny, mogąc przemieszczać się przez miasto Jelenia Góra podczas kwarantanny, ponieważ będę w swoim gospodarstwie rolnym. Czy panu się dachówka oberwała pod strychem? Czy pan już wie, co pan mówi? Moi drodzy, cen rekomendowanych nie ma dla rolników. Dlatego rolnicy są okradani. Nie ma, proszę państwa, narodowej polityki rolnej, która uwzględniałaby całą ekonomikę. Na dzień dzisiejszy nie ma pakietu ochronnego dla polskich rolników. Nie ma polskich norm. W związku z powyższym do Polski można przywieźć wszystko. Nie trzeba byłoby przywozić świń z Danii, gdyby opłacalność ekonomiczna produkcji była, a jednocześnie, proszę państwa, gdyby się zabroniło importu soi z Argentyny, a robiłoby się polskie białko, jak groch, proszę państwa, i inne białkowe, wysokobiałkowe. Ale, proszę państwa, wydaje się 50 milionów na programy wysokobiałkowe i nie ma przyrostu ani 1% białka. Dlaczego nie ma? Bo ma nie być, po prostu, bo ma być importowane to z Argentyny i ma się nie opłacać. Po prostu wyniszcza się polskie rolnictwo na maksa. Niestety, konsekwencją tego całego działania celowego, ja to tak nazywam, celowego działania, bo nie można tego nazwać, proszę państwa, głupotą, tylko celowe działania od 20 paru lat polskiego Ministerstwa Rolnictwa jest na wyniszczenie polskiego rolnictwa i oddanie rolnictwa w ręce korporacji zagranicznych. Taką korporacją mięsną, proszę państwa, jest korporacja, z którą walczył Andrzej Leper. Filmy są, wiemy, Świński Interes, proszę państwa, mówimy tutaj, proszę państwa, o amerykańskim koncernie, który jest międzynarodowym koncernem. No ale widzimy jednego z działaczy, który przy Andrzeju Leperze walczył, proszę państwa, z tą korporacją i jednocześnie, proszę państwa, dzisiaj podnosi temat, że no, skup surowca od rolników, w szczególności mięsnego, jest katastrofalny. Zastanawiająca jest tylko jedna rzecz. Siedziba tej organizacji i tego byłego senatora, proszę państwa, jest drzwi w drzwi w budynku największej korporacji mięsnej znajdującej się na Chałubińskiego 8 w Warszawie. Więc, panie Sławku, jak są problemy z mięsem, to otwórz pan drzwi, przejdź pan korytarzem do Witka Chojnickiego i porozmawiajcie, dlaczego tak jest. A nie mydlisz pan oczy rolnikom, wmawiając i opinii publicznej w mediach, że sytuacja jest katastrofalna, bo są wykorzystywani przez, proszę państwa, podmioty, które skupują. No nie, niestety, ale biuro tego byłego senatora Sławomira znajduje się w największej korporacji mięsnej, proszę państwa, ponieważ oni są właścicielem w Warszawie budynku na Chałubińskiego 8. Tak myślę, proszę państwa, kiedy ta głupota polskiego narodu, ale zwłaszcza konsumentów, ujrzy światło dzienne i po prostu zaczną ludzie się zastanawiać, po co są rezerwy żywnościowe, po co jest rolnik, po co jest norma bezpiecznej żywności, po co są rezerwy regionalne, po co jest gospodarka planowana, jeśli chodzi o rolnictwo. Proszę państwa, ponieważ musimy w sytuacjach, kiedy będą takie właśnie sytuacje kryzysowe, mieć możliwość istotną wpływu na stabilizowanie ceny na rynku i uniezależnienie się od korporacji zagranicznych, a więc marketu. Dzisiaj wyobraźcie sobie, nie ma rolnictwa, jesteście uzależnieni od marketu, od systemu bankowego, do którego dąży Prawo i Sprawiedliwość, odcięcia was od gotówki, a więc od kart kredytowych, tylko i wyłącznie karta kredytowa. I w tym momencie, proszę państwa, w sytuacji kryzysowej wyłączają wam karty, zamykają markety i zostaje wam tylko jedno, łuk i iść do lasu. To po to, proszę państwa, już Gierek prowadził politykę na zasadzie
planowanej gospodarki, proszę Państwa, rozproszonych rezerw bezpieczeństwa żywnościowego. Praktycznie wieś funkcjonowała, wszędzie można było kupić, rezerwy żywności były, rezerwy paliwowe były. Na dzień dzisiejszy w Polsce nie ma nic. Dzisiaj w sytuacji kryzysu, proszę Państwa, jesteśmy jak palec w czarnej dupie. Więc nie będę mówił pięknym językiem, niektórym się to nie podoba, nie jestem ministrem rolnictwa, więc nie mam takiego obowiązku do społeczeństwa naszego, w niektórych formułach pewne rzeczy nie docierają, w związku z powyższym należy mówić jasno i domyślnie. Panie ministrze Ardanowski, czas najwyższy skończyć pieprzyć, tylko tarczą ochronną objąć polskie gospodarstwa rolne, chyba że celem Mateusza Morawieckiego i pana jest oddanie polskich gospodarstw rolnych poprzez system egzekucji komorniczych w ręce kapitału zagranicznego, banków, proszę Państwa, bo banki będą to licytowały, Siemens Finance, Delegel Anden, Paribas Bank, to są banki, proszę Państwa, zagraniczne. A ja mam wrażenie takie z taką jakąś gwiazdą, nie? Wiecie, o co chodzi? I takie mam wrażenie, że po to się nie chroni polskich rolników, żeby właśnie nie daje się pakietu osłonowego dla polskiego rolnictwa, żeby te banki, proszę Państwa, przejęły polską ziemię. Przejęcie polskiej ziemi i oddanie im tej ziemi w ręce banków, proszę Państwa, spowoduje, że Polska na pewno już nie będzie suwerenna. Stracimy niepodległość, którą chyba już straciliśmy, tylko i wyłącznie przez głupotę narodu, bo, proszę Państwa, trzeba powiedzieć jedno. A kto ich wybrał? Tak, naturalnie. W 2014 i 2015 roku osobiście głosowałem na Prawo i Sprawiedliwość, teraz nie głosuję. Już się na ten bajer Kaczyńskiego, na głaskanie kotka nie dam nabrać. Ta szuja, proszę Państwa, z Nowogrodzkiej, proszę Państwa, spotykała się dwa razy ze mną, z Marianem Zagórnym i z Krzysztofem Tołwińskim. Oszukała nas wszystkich. Oszukali perfekcyjnie, proszę Państwa, wmawiając, jak to będzie, jaka to będzie dobra zmiana dla polskiego rolnictwa, tylko żeby rolnicy w 2015 roku zagłosowali na PiS. Mamy dzisiaj PiS i my Was uprzedzamy. My Was dzisiaj uprzedzamy. Oddanie głosu na Andrzeja Dudę, oddanie głosu na Prawo i Sprawiedliwość, Platformę Obywatelską, PSL, jest jednoznaczne, moi drodzy, z wydaniem wyroku śmierci na Wasze własne rodziny i na Rzeczpospolitą Polską. Gwarantuję to Wam, że te kanalie doprowadzą ten kraj do upadku i oddania całego majątku narodowego, w tym złóż naturalnych, w tym polskiego rolnictwa, w ręce obcego kapitału. To jest celowy kierunek wyniszczenia narodu polskiego. To jest celowy kierunek zniszczenia Polski, pozbawienia nas, naszej ojczyzny, nas Polaków. Proszę Państwa, to nie jest sytuacja normalna, żeby konstytucyjny minister w radiu pierdolił takie rzeczy. Jemu się naprawdę dachówka oberwała. To jest niezrozumiałe. Jak można podchodzić i mówić, proszę Państwa, że żywności nie zabraknie. Ja Wam gwarantuję, niech tylko koronawirus się rozpędzi po Polsce, to zobaczycie, jak będzie mało żywności, a w ogóle jej nie będzie. Muszę lecieć, bo mi mleko kipi. Pozdrawiam.